Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i kolejny odcinek z Raymana 3 Hoodlum Havoc. W dzisiejszym odcinku zaczynamy w końcu prawdziwą rozgrywkę. Wynika to z tego, że pokonując szczyt za chmurami dotarliśmy w głąb jaskiń pod tym szczytem, które okazały się być tajną siedzibą Broklumów. Dlatego dzisiaj udajemy się w gardło całego zła, jakie musimy pokonać, czyli do kwatery Broklumów. Myślę, że tutaj będzie znacznie trudniej niż ostatnio. Ale dobra. Ja też tak czuję, Globox. No na ciebie chyba trochę mniej. No ale cóż, trzeba Andy'ego poszukać. Od razu słyszę klatkę na dzień dobry. Okej. Ale któż to tak... Ale ta pani ma miły głos! Jakby co, nie powiedziałby mnie! Globox! Ty masz żonę i dzieci, ci przypominam, którzy czekają cały czas... O Boże... Nie wierzę w to, co słyszę. O, widzimy rakietkę, która pewno posłuży nam do zdobycia tej klatki, którą słyszałem. To by mnie wcale nie zdziwiło, bo w tej grze to się często zdarza. Oła. Tak, w tej grze równie często zdarza się to, że nie umiem sterować klatką. Dobra. Druga klatka. Przypuszczam, że jeszcze do końca gdy zdobędziemy 10, może 16 klatek, czyli 2 albo 1, albo 3 medaliony. Ała, nie. Nie będziemy w tym pływać. Mamy żelazną, ale nie, poczekajcie. Ja jeszcze na chwilę się pobawię tą rakietą, bo wydaje mi się, że to jeszcze nie wszystko, bo za szybko poszło. Z tego co pamiętam, gdzieś to jest jeszcze jedna klatka, którą można zbić rakietą. Tak, właśnie tutaj. Ała. Tylko czy ja do niej dolecę rakietą? Staram się. No dobra, udało się. Dobra. Teraz myślę, możemy iść dalej. Tak, ta klatka nam dała czerwoną puszkę. Za pomocą czerwonej puszki możemy się dostać tutaj. A co tutaj mamy? Dźwignię. Tak, dźwignia włączyła nam most, a za mostem już widzę nasz stary znajomy z Ziemi Żywych Umarlaków, czyli Mroklum z tarczą. I słyszę w ogóle muzykę Maga, nie wiem czemu. No dobrze, Globox, przynajmniej raz w życiu się na coś przydasz. Jako, że jesteśmy w kwaterze Mroklumów, więc wszystkie typy Mroklumów tutaj będziemy spotykać. Razem z tymi strasznymi. Silnymi, w sensie. Oj, zdobędę kombo? Zdobędę kombo? Nie zdobędę, kurczę. No dobra, nieważne. Coś tu w ogóle jeszcze jest chyba. Tak przynajmniej wygląda. Złapiesz się, Rayman? Nie. Ale ja się postaram, żebyś się złapał, dobra. Tutaj jest... No, jakiś sekrecik znalazłem. O tym w sumie nawet nie wiedziałem. Kombo nawet urocze. I idziemy dalej. Gdzie były te drzwi? Dobra, Globox już na jednym przycisku stoi, więc ja ustanę na drugim. Co, nie mówiłem? Dzień, tak, Globox, mówiłeś. Muszę przyznać, że w końcu się na coś przydałeś. Czego ty się boisz? Słyszę Mrokluma, widzę nawet. O, prosto w twarz. Tak ze strzelby w twarz to średnia przyjemność. I widzimy... Kurczę, no to ma być powitanie? No, tak się witają. Widzisz, Andy cię nie lubi, Globox. Ej, to nie fair. Pomaga mu czarnoksiężnik. No, na razie tędy nie przejdziemy, więc musimy wybrać inną drogę. Wow. Za chwilę wejdziemy do Maga. Widać, super Mroklum zabił zwykłego Mrokluma. No cóż, dla mnie to dobrze. Ale teraz tak, tego super Mrokluma musimy pokonać, więc
więc mimo tego, że nam pomógł, to nie będziemy dla niego milsi. Dobra, i mamy zieloną puszkę. Tutaj w ogóle coś jest. A, tam jest w ogóle przejście jakieś. Dobra, to ja pozbieram tę zieloną puszkę i zobaczę, co tam jest. Pewno jakiś super secret. No, widzę śpiącego motylka. Ale mi się motylków nie chce zbierać, więc go przegonię. Słaby ten secret, nawet szmaragdu nie było. No nic, idziemy na górę. Tutaj będzie mi trochę utrudnione zadanie, mało tego, że musimy skakać ze skrzynki na skrzynkę, to oprócz tego w międzyczasie unikać strzał. Ojej. Noż kurde. Tak, to nie będzie proste. W końcu siedziba mroklumów, więc mroklumów tutaj powinno być więcej niż zwykle. Ale bez przesady, dajcie mi chociaż... Nie, no Rayman, co ci? Łabrze się tego. Andre na nas czeka. Tak. No nie utkniemy w takim prostym miejscu. Na pewno nas czeka jeszcze więcej niespodzianek tutaj. Ale czy dobrych niespodzianek, czy mi... Ej, no. Ej. I trolling. Kolejny. Dobra. Nie, nie! To Rayman, poważnie. Skacz tam na górę. Te skrzynki powinny się dawno zarwać pode mną, skoro tak po nich skaczę. Dobra, jeszcze ty. O, tutaj masz dwie skrzynki, nie wiedziałem, że ty możesz skakać między nimi. Dobra, cioraj się. Odważny taki jesteś. Już kurde. Masz skopa, jak nie chcesz po dobroci, to siłą. Dobra, ja bym chciał zebrać jeszcze raz tą... O, tam w ogóle coś było. Chciałem zebrać tą puszkę, bo zawsze to dwa razy więcej punktów. I teraz dopiero pozbierać te diamenciki. W ogóle klatkę tam widzę. Widzę cię, klatko, spokojnie. Tin Shini. Uratuję was zaraz. Tak. Klatka numer 4. Ile w ogóle na tym poziomie jest klatek? 7. Okej. Co mi zostawicie? Topazy, no dobra, dzięki. I znowu życie mam niebezpieczne. Nie, w sumie. Połowę życia mam, więc nie tak nisko. Ale gdzieś tutaj widziałem topazy. Jak spadałem w... No właśnie tu. Ej, widziałem wcześniej jak... Rayman! Pokonują mnie skrzynie na linach. Tyle przeszedłem, żeby zostać pokonanym przez... wiszące skrzynie. No cóż... Taki los. Nie, no, nie wierzę. Ej, bez kitu. Ej, bez kitu. No bo one są w różnych tych odległościach od nas. I ciężko wycelować. Dobra. Dobra, nie. Dobra. Okej. I tutaj. Dobra, jakoś się udało. Teraz oby nie spaść na sam dół, bo mi się nie chce tego zaczynać od nowa. Będę patrzył na cień Raymana, tak będzie łatwiej. Dobra. Dobra, jesteśmy. To jest, widzę z tego jakiś magazyn. Informuję, że Leptys znajduje się obecnie w zasięgu wzroku. Niech Leptys to spiernicza stąd. I mamy nasze znajome z pustyni Knarenów jajo kamienne. Bo tym razem mamy o tyle trudniej, że spadają na nas jeszcze bomby miotacze. Ćmowy się wam zalęgły. Ogólnie zastanawiam się, dlaczego niosę kamienne jajo, a mam muzykę ze śliwki. Proszę, ustawienie się na recepcję.
Pobity glut, proszone o stawienie się na recepcję. Moc, jaka ta pani ma głos? Jaki ta pani ma głos? Dobra, zostawię to jajo tutaj, idziemy dalej. O Jezu, kolejna. No, czekaj. Nie dać, a cię zaraz rzucę. Dobrze, to ja je postawiłem? Nie. Kurde. Teraz? Dobra, teraz jest ok. Ale co to we mnie rzuca? Bo ja tej miotaczy żadnego nie rzucę. A no jasne, że jest. Co to ma być? Co to w ogóle za zwyczaje? Lalalala. Dobra, mamy czerwoną piąchę. I przechodzimy przez drzwi. Gdzie wyjdziemy tym razem? Czyli rozumiem, że teraz maga możemy pokonać, bo platforma, na której się chowa, jest niżej. Tak. Cwaniaku. Gdyby był cwany, to by się przeteleportował tam, gdzie skąd przyszedłem. No i być cwany. Hej. Odejdź. Tak, dokładnie. Jest to jakiś sekret? Nie ma. Za chwilę rozpoczniemy zwiedzanie. No ja już rozpocząłem zwiedzanie na własną. Zapoznamy te panie. Uwaga, nadchodzę! Jezu, Globox, jesteś idiotą. Twój przyjaciel wpadł w moją pułapkę! Niebawem nadejdzie twoja kolej! Mój przyjaciel jest idiotą. Słyszę mrok lumy. Widzę jakieś flaszki. Lecące do mnie. Ale dobra, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Bez kitu. Halo? A, tu widzę jakąś siatkę, której wcześniej nie widziałem. Znowu jakiś miotacz we mnie rzuca miksturami. O, nawet go widzę. Tylko tak, go nie pokonam, bo jest na szczudłach, więc by się przydała jakaś... Rayman, nie. Więc by się przydała jakaś dana puszka. Nawet ją widzę. Hop. Kurde, ta kamera jest tragiczna czasami. Ale na szczęście tylko czasami. Weź te mikstury ode mnie. No i muszę się potrapić po nosie. Dobra. Idź, falera. Ja cię rzucę zaraz. No. Dobra. Idziemy w głąb kwatery. Co to było? Coś tu było. Nie słyszę żadnej klatki. Dobra, idziemy dalej w głąb kwatery mroklumów. Ile mam procent? 54. Pewno coś ominąłem. Mam nadzieję tylko, że nie klatkę. Będę musiał do niej wracać. No i dobra, myślę, że w tym miejscu możemy skończyć pierwszy odcinek z kwatery mroklumów, gdyż poziomy tutaj są trochę dłuższe niż poprzednio. Dlatego... Tak, już widzimy super mrokluma na dzień dobry i latającego globoxa, lol. Dobra, kwaterą mroklumów zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, cześć!